Mamy kondensator płaski wypełniony dwoma różnymi dielektrykami. Gdyby ten kondensator nie zawierał dielektryków, wtedy wewnątrz kondensatora między okładkami byłoby powietrze, dla którego stała dielektryczna jest prawie że równa jedności. Pojemność byłaby równa C0 i przedstawiał ją by wzór Y0S dzielone przez D, który masz z lewej strony ekranu. Po włożeniu dielektryków możemy potraktować ten układ jako dwa kondensatory płaskie wypełnione całkowicie dielektrykami o stałych dielektrycznych Y1 i Y2, których zmieniła się wielkość okładek. Powierzchnia okładek jest teraz o połowę mniejsza niż w przypadku, gdy kondensator na przykład był próżniowy. Przedstawmy pojemność jednego i drugiego kondensatora jak na rysunku. A więc, ponieważ jest dielektryk, więc Y1, Y0 i połowa S, powierzchnia o połowę mniejsza. Drugi kondensator ma pojemność C2, stała dielektryczna Y2, Y0 i znowu powierzchnia okładek dzielona przez ich odległość D. Są to dwa kondensatory połączone równolegle. W połączeniu równoległym pojemność zastępcza jest równa sumie pojemności składowych. Podstawiamy wzory, wyciągamy przed nawias, co się daje. W nawiasie mamy sumę stałych dielektrycznych. No to podzielmy teraz C przez C0. Zobacz, Y0 S przez D upraszcza się i otrzymujemy wartość równą 4. Znaczy to, że po wypełnieniu przestrzeni między okładkami tymi dwoma dielektrykami pojemność kondensatora wzrosła 4 razy.